już przy 7 powinno być połączenie. Także tą trójką, jak wejdziemy w połączenie, będzie dobrze. Atmosfera w plemieniu? Boże, przepraszam, ale ja tak nie lubię Ani. Naprawdę jej tak nie lubię. Jeżeli coś chciałbym zrobić do tego immunitetu, teraz jest na to pora. To jest prawdziwy ukryty immunitet. Ostatni głos. Trzecią osobą wyeliminowaną, kurliwa Anita, Ashley. Taka jest pola plemienia. Wróciliśmy z rady, to był chyba jeden z najbardziej niezręcznych godzin w moim życiu. Siedzieliśmy w czwórkę dookoła ogniska, padał deszcz. Przez chyba dobrą godzinę nikt się nie odezwał, tak naprawdę nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądać dalej. Wczorajsza rada nie do końca poszła po mojej myśli. Miał odpaść Antek. Chodzi o wczorajszą radę, bo wynik nie był dla mnie zaskoczeniem. W sensie widziałem wszystko, jak przejdzie. Aczkolwiek nie chciałem takiego wyniku. Znaczy wiedziałem, że... Jak już wiedziałem, że idziemy na 100% na tę radę, to wiedziałem, że wszystko pójdzie do dupy. I że no, z mocnego F5 składa się z KWM. Jeszcze można o tym zapomnieć, bo obojętnie kto by odpadł i tak byłoby źle. Co do wczorajszej rady, no to nie powiem, spodziewałem się tego, bo no nie dość, że wydawało się to dla mnie takie no dosyć oczywiste od początku, no to też mamy z Kubą taki trochę bliższy sojusz i też utwierdził mnie, że na pewno tak będzie. W ogóle był plan, żeby głosować 4-1 na mnie, znaczy 4 głosy na mnie i mój jeden. Decyduje, ale w końcu Kuba przestraszył się, że oni mogą rozdzielić głosy i dlatego... Wczorajsza rada plemienia była dla mnie zaskoczeniem, ponieważ nie spodziewałam się, że odpadnie Ashley, bardziej liczyłam na głos w moim kierunku albo w kierunku Wojtasa, ale Kuba chciał zagłosować na Antka, jednak nie wiedzieliśmy o tym, że Antek ma ukryty immunitet, dlatego Kuba stwierdził, że w razie gdyby miał, zagłosuje razem z nim na Ashley, żeby... W sumie nie wiem dlaczego, ale moim zdaniem dlatego, żeby w razie takiej sytuacji dalej mieć jego zaufanie. I moim zdaniem to było bardzo mądre posunięcie z jego strony. Dla mnie nie fajne, ale doceniam to bardzo. Generalnie z Kubą troszkę obawialiśmy się tego, że Antek może mieć ukryty immunitet. Dlatego podzieliliśmy głosy. Ja zagłosowałem na Antka, on zagłosował na Ashley na wypadek właśnie, gdyby Antek miał ukryty immunitet i postanowił zagłosować na któregoś z nas, żeby była dogrywka. A nie, żeby któryś z nas odpadł jednym głosem. Niestety Antek miał ten immunitet. Zaskoczyło to dosłownie wszystkich. Odpadła Ashley. No, plany lekko się posypały. Moim zdaniem Antek nie wykorzystał okazji, aby wyeliminować mnie lub Kuby. Dał tym też sygnał, że dalej chce grać z nami w trójkę, co jest korzystne. Ja bym jest też dosyć bardzo pewny, czy Antek ma ten immunitet, bo no, mi go nie pokazał, więc... Myślę, że może w ostatniej chwili jeszcze przed rano będzie mi próbował wyciągnąć ten mój. Ale no jednak miał ten swój, więc no trochę się narobiło problemów. Też padłem trochę w paranoję, bo mogłem po prostu na niego zagłosować. Wtedy byłoby 1-0, ale no, z jednej strony no, też słyszałem głosy, że chcą rozdzielić. Dwa głosy żyć na Antkę, jeden na mnie, no i wtedy w dogrywce bym odpadł. Tak samo jak rozmawiałem z Antkiem, to też mówił, że jeżeli będą 4 głosy na niego, to też może na mnie zagłosować, bo i tak już nie będzie mu to nic robiło. Dodatkowo Elbla jest bardzo zawiedziona tym, że Kuba zagłosował na Ashley, nie chce z nim nawet rozmawiać. Powiedziała, że teraz zostałem jej tylko ja, także
Nie, no nie ma tragedii. Odpadła Ashley, szkoda, ale pozycja jest dalej dosyć mocna, mam nadzieję. Ogólnie sytuacja wygląda beznadziejnie. Mam wrażenie, że miałem dobrą drogę do F2, tak teraz myślę, że będę musiał walczyć o przetrwanie, bo mogę polecieć następny. Szczerze mówiąc, nie wiem, co robić. W ogóle wszystko jest złe, pada deszcz, jestem głodny, zmęczony i nie wiem, komu ufać, albo czy ktokolwiek mi zaufa i jest do dupy. Wow! Czemu po mnie? Dziś połączenie drużyn się zaczyna. Aby wygrać cenną nagrodę, musisz trafić... Musisz trafić w wybraną przeszkodę. No, na pewno nie starczy. Kropka. Co? Jaką wybraną kropkę dali? Tak, nie wiem. Fajnie. Mój nastrój przed połączeniem jest bardzo, bardzo dobry, ponieważ w swoim własnym plemieniu bardzo, bardzo się nudzę ostatnio i przyda mi się trochę nowych twarzy. Dzisiaj połączenie jest fajnie, bo strasznie długo czekaliśmy na to połączenie. Znaczy ja obstawiam, że będzie przy 8 klaczach, a nie od samego początku, że przy 7, jest przy 7. No w sumie się cieszę. No wreszcie coś się będzie działo, nie wiem, reszta mojego plemienia też się strasznie cieszy na połączenie. Czy uda mi się nawiązać jakieś sojusze z tamtymi? Raczej na pewno z Elblej się dogadam, ponieważ już miałyśmy wcześniej kontakt i już się razem bawiłyśmy właśnie w sojuszowanie i tak dalej. Czy z którymś z panów stamtąd mi się uda coś zrobić? Nie wiem, wyjdzie w praniu pewnie, przekonamy się. Może nie wiem, z Wojtkiem. Słyszałam raczej, że Wojtek jest taką osobą dość kręcącą. Myślałam wcześniej, że może uda mi się z nim dogadać, ale teraz zaczynam w to szczerze wątpić. Myślę, że powinno być okej. Z grą, bo widać, no, tamci pewnie nie są tak zgrani, na jakich wyglądają. Na początku zamierzam się trzymać tej trójki, znaczy ja, Ania i Natalia, i spróbować coś, kogoś, jakąś dwójkę stamtąd wyciągnąć, wyeliminować jednego z tamtego plemienia i później w sumie może lecieć Ania, bo pewnie tamci będą się czuli bezpiecznie, jak drugi poleci ktoś od nas. A jeśli chodzi o sojusze, to z Genkiem mam taki najsilniejszy sojusz i no i on jest w sumie taki najlepszy i po połączeniu myślę, że też się go będę generalnie trzymała. A reszta to będą takie, nie wiem, podsojusze albo takie, że ktoś będzie myślał, że to są sojusze, a to nie będą sojusze. No, spodziewałem się tego głosu. Wahałem się do końca, serio. To nie było łatwe. Mam nadzieję, że dalej uda się zrealizować plan, żeby kawałek doszło do końca. Zdaję sobie sprawę, że ciężej ci będzie teraz mi zaufać. Ale no... No dzisiaj rano odbyło się już kilka rozmów. Generalnie stanęło na tym, że dalej wszyscy chcemy grać w czwórkę. Nie wyszło F5, musi wyjść F4. No cóż, no niby były nawiązywane od początku gry różne sojusze. No okazało się, że niektóre z nich nie są wiele warte, no ale tak bywa. Najrozsądniejszym wyjściem byłoby trzymanie się dalej z KWE. Jest nas czwórka, ich jest trójka, no ale z drugiej strony mam teraz do nich dosyć ograniczone zaufanie, więc sprawa jest bardzo otwarta, chociaż myślę, że będę się trzymał nadal z Kupą. No zamierzam trzymać się mojego plemienia, jeżeli... No chyba, że będą dawali wyraźne sygnały, że nie chcą razem współpracować, no to będę szukał jakichś innych dróg, żeby dotrzeć jak najdalej. Was na kolejnym zadaniu o nagrodę. Wyjątkowy dzień, jest połączenie. Zanim przejdziemy do zadania, będziecie musieli wybrać, w którym obozie będziecie mieszkać. Potrzebuję jednego przedstawiciela z każdej z drużyn. Dobra. Okej, to teraz pójdziecie ze mną do każdego obozu. Popatrzycie się i w klikę zadecydujecie, w którym obozie będziecie mieszkać. Jeszcze można też mam te bajeczki.
Tak, jest tu gdzie czekaj, to chcę ciągnąć. Zastanawiam się, bo tutaj to można. Z tej strony raczej nie, to tam by trzeba było już smaknąć więcej. Tak, ma jakąś tam kieszeń zbierać. Z kogórkę może. No, no tu mamy ławeczki. Macie pod tym. Bo my na przykład mamy jakieś korzenie duże. My tam trochę wyczyściliśmy, także jest w miarę dobrze. Nie ma źle. Ja śpię bez karimatki, tak po prostu. Tak? Tym, no. O, wodzie. No tak, to mówię, że nie wiesz. Także. No. A z komarami? Jest, wiesz co, nie ma źle, bo mamy tu na przodzie, mamy całą moskitierę. No to jest fajne, bo u nas by to trzeba dorabiać, czyli u nas jak jest ta najgorsza godzina, no. To musimy siedzieć w moskitierze wszyscy. Zdecydowaliśmy wspólnie z Gienkiem, że przeniesiemy się do ich obozu. Jeszcze zanim przejdziemy do zadania, kawa, jako że was jest więcej, dostaje kolor niebieski i dostaniecie materiał na flagę, możecie zrobić nową, a dla pomarańczowych na pocieszenie dostają niebieskie buffy. Nasze zadanie będzie polegało na rzucaniu kulą wieżek klocków. Każdy będzie miał dwa podejścia, w każdym podejściu dwa rzuty kulą. Gracz zdobywa tyle punktów, ile zrzuci klocków na ziemię. Wygrywa osoba, która zrzuci ich najwięcej. Nagrodą dzisiaj jest wybór między dwoma rzeczami. Pierwszą to jest notatka. Druga opcja to jest karta, na której jest 100 zł do wydania. Osoba, która wygra, wybiera. Osoba, która zajmie drugie miejsce, dostaje drugą rzecz. Po pierwszej serii Wojtas 36, Ania 35, Gienek 34, Antek 25, reszta 0. Mamy już wyniki. Drugie miejsce zajął Wojtas, 36. Pierwsze miejsce Antek, 50. Wygrałem dzisiejsze zadanie. Moją taktyką jest wygrać każde zadanie. Pozostali gracze są dość żałośni i nie mają ze mną szans, więc myślę, że nie będzie to żaden problem. Antek, podejdź, wybierz nagrodę. Możesz się chwilę zastanowić. Wojtas zajął drugie miejsce. To jest wiadomość, możesz ją przeczytać dopiero jak będziesz sam. Brałem pieniądze, chociaż mam ich bardzo dużo, ale chciałem popatrzeć na mnie pozostałych graczy. Zobaczył, jak biorę te drobniaki z przednich nosa. Wskazówkę wybrał Wojtas, z którym jestem podobno w sojuszu. No i gdyby ktoś inny to zajął drugie miejsce, no to myślę, że wybrałbym wskazówki. Antek wybrał 100 zł. No w sumie ja na jego miejscu raczej bym wybrał tą notatkę. Chociaż
To się tak teraz mówi, jak się wygra, to wiadomo, że człowiek inaczej trochę myśli. Na dzisiaj to wszystko. Możecie wracać do obozu i zabrać wór z jedzeniem. Nie, nie ma pomidorów. Czemu nie ma pomidorów? Nie ma pomidorów? Nie ma keczupu? Gdzie jest keczup? Oszukali nas. Ej, nam został keczup. Bo my lubimy makaron z keczupu. Nie, 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 ale Ania, my i tak to będziemy jeszcze ogarniać. Dobra. Ja muszę... Ale czy tak, czy tak, to ja śpię koło ciebie, ja śpię jakoś w sirop. Dobra, ja śpię tam, gdzie spałam, czyli obok, no czyli dobra, na koło. Obok Ginka, czyli Gienek, kto śpi po prawej. Ej, tu jest więcej żarcia! Ja śpię wiem, nie wiem, ile jedzenia! No nie mogę! Ekstra, no! Uaaa! I to nie tyle. Jedzenie! Dobra, to ja... Pogarz! Nie sądzę! Ja! Masz to ja! Ania, często byśmy sobie zrobiły! Taka sztywna atmosfera na początku jest. Nikt w zasadzie nic nie robi, tylko to się klapa, coś tam ulepsza. Ulepsza szałas. A reszta stoi i się patrzy na niego, jak on pracuje. Bez gówna, bo najpierw obsadzamy. Lubicie miętę, polubicie miętę. Połączenie na razie jest sympatyczne, jest dużo ludzi, jest o czym rozmawiać, poznajemy swoje historie, tak, uczymy się... Nie uczymy się niczego. Coś to słabo. Po połączeniu pierwsze wrażenie, ciężko powiedzieć, na razie nic jeszcze większego nie robiliśmy. Próbowaliśmy jedynie rozbudować, ulepszyć namiot, co w sumie robił tylko Antek. My staliśmy i patrzyliśmy, robiliśmy to, co umiemy najlepiej, czyli się opierdolić. Przeciwne plemię patrzyło na nas trochę dziwnie, że co my robimy, ale też stali z nami. I tak długie. Jak siódemkę się potem? No spokojnie powinno pójść, a jak nie to na tą stronę troszeczkę pociągnie dalej. Uczta jeszcze jej nie mieliśmy. Co robimy? Robimy nowy dom. Cały czas. No nie wiem, teraz planujemy może coś zjeść, a dopiero wieczorem ewentualnie napić się szampana, no ale to jeszcze zobaczymy. Na razie po prostu musimy się rozłożyć, musi nam być wygodnie, ciepło i żeby to dobrze wyglądało. Z pozostałą czwórką z KWE doszliśmy do wniosku, że jednak chcemy się trzymać w czwórkę. Ustaliliśmy wersję, wedle której to ja głosowałem z Antkiem i przekazałem mu ukryty immunitet, a Kuba głosował z dziewczynami. No ale... Czułem, że nie zagłosuję i dlatego dałem Antkowi fajnie. Nie boisz się, że na ciebie zagłosują? Trochę. Jest, na razie jest spokojnie. W zasadzie chyba nie ma za dużo nawet rozmów o strategii. Tyle, co parę słów zdążyłem zamienić z Wojtasem o tym, dlaczego wypadła Ashley i że on trzyma się z Tośkiem w sumie i że jest zaskoczony, że Kuba nie głosował razem z nimi. No to tak, wczoraj odpadła Ashley. Kiepsko. Ludzie, to jest tak straszne. Miałam mieć kobiecy sojusz, potem miałam mieć jeszcze męski sojusz. Miałam mieć dwa sojusze, a wyszło teraz jak wyszło. Nikt się tego nie spodziewał, że Wojtas przekaże immunitet Antkowi. No to po prostu załamka. No dlaczego go przekazał? Jak? Teraz nagle. To połączenie wydaje mi się, że jest jednak fajną rzeczą, bo zwłaszcza po wczorajszym głosowaniu, wczoraj atmosfera była u nas drużynie dość grobowa. Elblak była zupełnie załamana. No i popsułem mi trochę szyki. Pomoc w zadaniu o immunitet. W wybranym przez siebie zadaniu do finałowej piątki uzyskasz ułatwienie. A nie bomba. Wojtas, który wygrał wskazówkę, co prawda nie pokazał mi jej, ale powiedział, że jest to jakiś tam bonus w którymś z zadań o immunitet do F5, także no, wydaje mi się, że jeżeli będziemy się trzymać tą czwórką, to no, jest to całkiem dobra nagroda, nie tylko dla niego, ale dla nas wszystkich. Teoretycznie no, mamy się trzymać razem w czwórkę,
Chociaż jest to wszystko bardzo, bardzo niepewne, no i na pewno nikomu nie ufam na 100%. Też będę musiał jeszcze porozmawiać, myślę, z każdą z tamtych osób po kolei. No, na razie dopiero się połączyliśmy z nikim, jeszcze nie rozmawiałem, więc ciężko coś mówić. Prawda, T-Rexie? T-Rexa nazwałem T-Rexem, ponieważ wygląda jak T-Rex. Tutaj takie małe rączki, jeszcze tutaj zazwyczaj ma oko aktualnie. Nie ma tego oka, bo się zmazało, był umyty. A tu jest jego synek T-Rex Junior. No, T-Rexy bardzo się przydają do trzymania garnków. Byłem jedną osobą, która zajmowała się odcedzaniem. No i bez nich myślę, że miałbym jeszcze więcej bombli i poparzone ręce niż aktualnie, więc bardzo dziękuję i ten wdzięczny T-Rex. Wśród pozostałej trójki, do której teraz dołączyliśmy, gramy dwie dwójki, które za sobą nie przepadają, które się nie lubią i które badają, co się dzieje w przeciwnym plemieniu. Pan wczoraj gadał, że on z Elbej aż tak w sumie... Bardzo nie trzyma. No. Ale Wojtas i Tosie? Co ty powiem? Znaczy, bo wiem, że ty się mnie pytasz, ale nie wiem, bo właśnie tak zauważyłam, że tak z Wojtasem gadasz i tak dalej. Mam cały czas sojusz z Gienkiem, no co jest bardzo dobre. Mamy niby sojusz też z Elbla i z Kubą. No bo Wojtas wiadomo, że już ma sojusz z Antkiem. Anuś dostał pomoc przy zadaniu immunitet, ta notatka. Tak mi powiedział przynajmniej. Fajnie, bo się z nim trzymamy, mamy fajnie, on tą notatkę. Skoro my mamy sojusz piątkę, no to pierwszy odpada Antek, potem odpada Ania, no bo tak zarządziliśmy z Kubą, że odpada Ania. Zresztą Ania bardzo chce odpaść, to widać. I często o tym mówi, że chce odpaść. Chcę Kubę wywalić, a tak go bardzo nie chciałam wywalać. Ja się dowiedziałam, że jeszcze jest lwem, to mówię, co? Jak do mnie zagada Kuba, no to od razu ci powiem, czy coś zagada. Spoko, nie zagada. No Kuba pewnie nie zagada. Za... F7. F7. Jednak zerujesz? Muszę przyznać, że całkiem dobrze. Mówię jak zwykle. To, że nie było pobudki na głowę. No. O Jezu. To by było wesołe. Chleb z pasztetem, serem. Oja, ale bożeństwo. Jaki duży. Wczoraj, chyba wieczorem, Gienek zadał bardzo fajne pytanie. Jak wyglądało HI, którego użył Tosiek na Radzie? Wszyscy taka chwila milczenia. No, taki medalion, co się zawiesza. No dobra, a z czym był? No było ciemno, nie widzieliśmy. Tak, żeby nie opisać dokładnie tego, co oni mają. Nie grajmy. Dobra, dobra. 3-4. 3-4. O! Kamienie zostały. 3-4 same, no. 3-4. Fuck. Lagierka 3. Tyle wygrać. Jeśli chcesz wygrać immunitet, to A. Bądź bystry. B. Myśl. C. Prawda. D. Fałsz. Myślę, że dzisiejsze zadanie będzie quizem. Teraz na pierwszym zadaniu o immunitet, które jest indywidualne. Najpierw proszę o immunitet plemienny. Od teraz nie walczycie o immunitet plemienny, a o indywidualny, który wygląda tak. Dzisiejsze zadanie to test wiedzy ogólnej. Każdy będzie miał kostkę, na której jest napisane ABCD oraz prawda fałsz. Będę zadawał pytania. Każdy z was będzie musiał z moją strony pokazać odpowiedź. Konkurencja jest podzielona na 3 etapy. Każdy etap to jest 7 pytań. W pierwszym etapie biorą udział wszyscy. Po 7 pytaniach odpadają 2 osoby. Po kolejnych 7 kolejne 2.
Każdy etap zaczyna się od zera. Pierwsze pytanie. W siatkówce tiebreak jest setem trzecim. Prawda, fałsz? Wszyscy odpowiedzieli poprawnie. Holandia jest królestwem. Prawda, fałsz? Prawda, poprawnie. Elblaj, Bienek, Natalia, Kuba, Wojtas. Ile państw jest obecnie w Unii Europejskiej? A. 27. B. 28. C. Tyle, ile jest gwiazdek na fladze. D. 30. Poprawna odpowiedź B. 28. Antek i Wojtas. Który z władców był pierwszym królem Polski? A. Mieszko I. B. Bolesław Chrobry. C. Kazimierz Wielki. D. Bolesław Krzywoński. Poprawna odpowiedź B. Bolesław Chrobry. Dobrze, Antek, Jenek, Kuba, Wojtas. Kochanką Billa Clintona była Monika Lewinski. Prawda, fałsz? Prawda, wszyscy poza Elblaj odpowiedzieli prawidłowo. Hitem nagrany przez zespół Queen jest A. Help, B. Under Pressure, C. Final Countdown, D. Smooth Criminal. Antek, Elblaj, Natalia, Wojtas, Ania, prawidłowo. Pierwszym prezydentem Polski był A. Lech Wałęsa, B. Gabriel Narutowicz, C. Generał Jaruzelski, D. Ignacy Paderewski. Poprawna odpowiedź B. Gabriel Narutowicz. Poprawnie Ania, Kuba i Antek. Zielona Góra jest siedzibą samorządu województwa lubelskiego. Prawda, fałsz? Prawidłowo, to jest fałsz. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna jest równa A. W sumie iloczynów przy prostokątnych podzielonych przez 2. B. Pierwiastkowi sumy kwadratów przy prostokątnych. Druga odpowiedź B. Antek, Kuba. Wzór chemiczny kwasu azotowego 3 to Natalia, Ania. Którą z kolei planetą od Słońca jest Jowisz? Nowa odpowiedź B, piątą. Jenek, Natalia, Wojtas, Ania. Nowa odpowiedź D, Bach. Dobrze, Antek, Jenek, Kuba. Dobrze, że nie odpadłem w pierwszej, ale w sumie też dobrze, że nie byłem w trzeciej, bo bym się pewnie skompromitował. Ilość chromosomów u człowieka to A, 21, B, 23, C, 22, D, 24. Prawidłowa odpowiedź B, 23. Stolicą jakiego państwa jest Dakar? A, Maroko, B, Wybrzeże Kości Słoniowej, C, Senegal, D, Algieria. Prawidłowa odpowiedź C, Senegal, Kuba, Ania, dobrze. Gerwazy i Protazy byli bohaterami zemsty. Prawda, fałsz? To jest fałsz. Kuba, dobrze. Opiekunem złodziei w mitologii greckiej był A. Hades, B. Hefajstos, C. Hermes, D. Heraklit. Prawidłowa odpowiedź C. Hermes. Dobrze, Antek i Kuba. F to symbol A. fosforu, B. fluoru, C. potasu, D. cynku. Prawidłowa odpowiedź B. fluoru. Antek, Ania, dobrze. W jakim państwie znajduje się Hagia Sofia? A. Turcja, B. Indie, C. Portugalia, D. Tunezja. Wszyscy prawidłowo. Ostatnie pytanie. Ania 4 i Kuba 4, Antek 3. Hekla to wulkan, który znajduje się na wyspie A. Hawaje, B. Sycylia, C. Jawa, D. Islandia. Prawidłowa odpowiedź D. Islandia. No nie gadaj. Ania wygrała. Po wygranej czuję się wspaniale.
wspaniale, absolutnie. Pierwszy raz wygrałam w ogóle immunitet jakikolwiek, w zasadzie prawie nawet jakąkolwiek nagrodę, bo już na realnych wersjach to nigdy nic nie wygrywałam. Dzisiaj się widzimy na radzie, wszyscy poza Anią mogą zostać wyeliminowani. Ania, jeżeli będziesz chciała przekazać komuś immunitet, będziesz mogła to zrobić na radzie. Dzisiejsze zadanie było bardzo proste, znałem odpowiedź na każde pytanie, ale stwierdziłem, że pod koniec troszkę odpuszczę, żeby dać im promyk nadziei. To, że immunitet osobowy wygrała Ania, bardzo mnie nie cieszy. No w sumie nasze kontakty się poprawiły, ale i tak mnie to nie cieszy. A jeśli chodzi o dzisiejsze zadanie, o immunitet, jestem względnie zadowolony ze swojej postawy. Nie udało się dojść do finałowej rundy, no ale też wydaje mi się, nie popełniłem żadnej żenującej gafy, także nie jest najgorzej. Nie czuję się bezpiecznie, nie. Teraz czuć się bezpiecznie to by była chyba głupota, jedynie Ania może czuć się bezpiecznie. Mam już ogólnie ustalony plan, żeby jak najbardziej wmówić im, że głosujemy wzajemnie na siebie, ale i tak wyeliminować Gienka. Aczkolwiek, wydaje mi się, że jeżeli go wyeliminujemy, to parę osób od nas może zyskać przychylność Ani, na którą ja już sobie nie liczę. Ale wydaje mi się, że mogę wykorzystać szansę i zyskać sympatię Natalii, powiedzmy. Moja strategia na tą radę to jak najbardziej odłączyć się od swojego plemienia i powoli ich eliminować. Dużo tego nie ma, bo aż dwa, także powinno szybko pójść. Tak w ogóle, to jeszcze zanim było połączenie, to ja chciałam wybrać Gienka, więc jak chcecie sobie ode mnie... Ty nie chciałaś wybrać Gienka? No bo mam takie widzimisię. Ja nie chcę z nim po prostu grać i tak jak będę miała okazję, to najszybciej jak się da. Namawiam właśnie ludzi, żeby głosowali na Gienka. Idzie gładko, albo tylko mi tak mówią. Zobaczymy, nie wiem. Ale myślę, że im też to powinno być na rękę, także stawiam, że dzisiaj wpadnie Gienek, który myśli, że ma babski sojusz z dziewczynami i który myśli, że ma HI, którego tak naprawdę nie ma. A Gienek z Natalią są chyba na A-tka. Tak mi się wydaje, ale to jeszcze nie jest ustalone. I prawdopodobnie pójdzie tak, bardzo możliwe, że pójdzie tak, że ja zagłosuję z Gienkiem Natalią na A-tka, żeby po wywaleniu Gienka Natalia nie czuła się oszukana i żeby dalej trzymała ze mną, żeby wiadomo było, co na planie. Na dzisiejszej radzie powinien odpaść Gienek. Takie są plany. Tego chce czwórka z KWE i tego chce Ania. Gienek chce, żeby odpadł Kuba. Aczkolwiek Kuba mówi, że Gienek mówił mu, że chce celować we mnie, co również jest dosyć niebezpieczne. Najczęściej padają imiona Tośka i Kuby. Znaczy, ogólnie jest tak, że dzisiaj pewnie polecisz albo ty, albo ja, albo Tosiek. No raczej to jest pewne, że tak. Bo w sumie tylko te chyba linki się przewijają. Że, z tym, że... Pewne jest to, że Elba zagłosuje z Anią, tak. Ty z Natalią, Tosiek z Ołtasem, no i ja. I w zasadzie tak czy siak nie ma 4 głosów. Są dwa obozy tak jakby i muszę się opowiedzieć po jednej stronie i teraz nie wiem właśnie, którą stronę wybrać. Elba w zasadzie, jak powiedziała Wojtasowi, to chce się trzymać z nami w czwórkę, no jemu ufa bardziej po tym, co się stało, niż mnie, ale mi powiedziała, że ma wiele opcji, jak na ten moment można tak powiedzieć w sumie. Myślę, że raczej powinna się z nami trzymać. Wspominała coś, że chce wywalić Antkę przed tym, kiedy... w F5. W okolicach F5. Ja przytaknąłem na ten plan, chociaż raczej nie zamierzam głosować na Antkę przed kimkolwiek w sumie. No tak, gadałam z Eldlaj. No chcemy zrobić tak, że zagadamy do Kuby, żeby Kuba głosował na Tośka. Zagadamy do Tośka, żeby Tosiek głosował na Kubę, no bo oni tak bardzo chcą. No i naszymi trzema głosami wywalimy Wojtasa. Z kim nie porozmawiasz, to każdy koło innego wskazuje. I teraz wyszło tak, że ja jak gadałem z Kubą, wskazałem Wojtasa. Wojtas jak gadał ze mną, wskazaliśmy Kubę. Jak Kuba gadał z Wojtasem, to wskazali mnie. Także z Anią nie umie się w ogóle porozumieć, bo cały czas schodzi z tymi nowymi, nie idzie jej wyciągnąć, co mnie trochę martwi. Całkiem możliwe, że będzie chciała na mnie głosować, bo mi już to obiecała przed połączeniem. Kogo chcesz głosować? Na Kubę. Na
Fantasem. Okej. Dawałam też z Eblej. I potem mamy ładną F6. Już tak idę dalej. Chcemy wyrzucić, znaczy Kuba chce wyrzucić Anię, żeby Natalię zostawić jeszcze. I ja chcę na F5 Tośka, bo nie, to było dla mnie, ja bym najchętniej dzisiaj go już wyrzuciła, ale że Giemek musi być najpierw, to zostawimy go. No to mamy 4 głosy, nie musimy się martwić, nie musicie głosować na siebie. No właśnie, to bez sensu, czaję, żebyśmy głosowali na siebie, jak możemy kogoś innego wypowiedzieć. Tylko no, wszystko zależy od ciebie. Dużo słyszałem, że sporo osób chce na mnie głosować, co mi się nie do końca podoba. No ale jeżeli wszystko pójdzie po myśli, to prawdopodobnie będzie 5 głosów na Gienka i 2 albo na mnie, albo na Antka. Kwestia, bo pieniądze to tamtego nie wróci znowu do gry. Jeżeli Wata znowu go znalazł, właśnie tam. Zastanawiałam się również, czy w tej sytuacji, jaka jest teraz, nie przeskoczyć do sojuszu Gienek, Natalia, Ania, ja i mamy większość, kolejną czwórkę. Ania, więc sama głosowała? Nie, raczej nie. Wątpiałabym, nie głosowała z Wojtasem. Mhm. 1000%. Mamy takie sojusze, że nigdy się nie skapnie, jak ma sojusz. Nawet ja z Krzyśkiem, teraz na pewno ma z Wojtasem jest 100%. Zresztą Wojtas gadał, że on już przed grą się... No, ale to już jest integrowało. Aha, Dobra, z tej czwórki dwójka siedzi tam, nie? No, ale... Przypadek? Także widzę, że Gienek nie ufał mi w 100%, ale chcę celować w Kubę. No zobaczymy. Mam nadzieję, że tak naprawdę dostanie 5 głosów, że użyję tego immunitetu, że Natalia mu go przekaże, żeby było jeszcze śmieszniej. No i odpadnie i będzie jeden kroczek bliżej do finału. Głupia bym była, gdybym się nie czuła zagrożona, no bo na każdej radzie na pewno będę się czuła zagrożona. Nie wiem, moją strategią jest taką, żeby mnie nie odpadła. Nie czuję się zbyt pewnie. Nie wiem, czy wyciągać ukryty immunitet jeszcze od Natalii na dzisiejszą radę. Trochę szkoda, bo to dopiero F7. Stracić ukryty tak na daremno, to go wykorzystać, to bez sensu. Jak to wyjdzie, jeszcze nie wiem, w najgorszym wypadku użyję swojego immunitetu. No i będę bezpieczny, więc i będę wiedział przynajmniej, komu mogę ufać, więc możliwe, że nie będzie już potrzebny ten immunitet. Witam Was na kolejnej Radzie Plemienia. Po raz pierwszy jako jedno plemię połączone. Podejdźcie do ognia i zapalcie pochodnie. Teraz przyprowadzimy członków jury. Dźwiedź, Krzysiek oraz Ashley. Wyeliminowana na ostatniej radzie plemienia. Jesteście od wczoraj jednym plemieniem. Widać podział na 2 plemiona, czy nie, Wojtas. Jako była czwórka z KWF wnieśliśmy do nowego obozu, do którego wprowadziliśmy kilka naszych sztandarowych zwyczajów, można powiedzieć. Wydaje mi się, że byli czerwoni nie zaprzeczą, że jest sporo zabawy. Trzymamy się razem generalnie, spędzamy razem czas, gramy w karty, w pokera, w 3-4, inne różne wspaniałe gry. Od teraz to jest gra indywidualna. Powiedzcie, czy osoby, które są mocne w zadaniach, które były mocne w zadaniach drużynowych, teraz są zagrożeniem. Natalia. Zagrożenie? No w sumie no są zagrożeniem. Każdy jest zagrożeniem. Cała szóstka. Antek. Powiedz mi, czym będziesz dzisiaj się kierował podczas głosowania? Wszystko jest otwarte. Cała sytuacja. No i... że dzisiejsze głosowanie wyznaczy jakby późniejszy tor wydarzeń. A dzisiaj, no, może później powiem, czym się będę kierował. Elblaj, czy czujesz się dzisiaj zagrożona na radzie? Myślę, że czuję się zagrożona jak każdy oprócz Ani, ponieważ jedynie ona może czuć się bezpiecznie. Czy może ktoś inny czuje się zagrożony i uważa, że to może być on dzisiaj? Gienek, dlaczego akurat tak ci się wydaje? Bo stare plemię KWE chce mnie wywalić, ponieważ uważają, znaczy taka jest oficjalna wersja, uważają mnie za zagrożenie w zadaniach.
I w zasadzie tyle. Próbowałem coś tam zdziałać z niektórymi osobami, ale niestety się nie dało, także 99% że dzisiaj lecę ja. Czyli chcesz powiedzieć, że jeżeli dzisiaj odpadniesz, nie będzie to blindside? Nie będzie to blindside. Ania, wygrałaś dzisiaj zadanie o immunitet. Czy chciałabyś komuś go przekazać? Nie mam mowy. Czy jeszcze ktoś chciałby coś dodać przed oddawaniem głosów? Ja w sumie mogę dodać. No dobra, Janek? Mam ukryty immunitet. Kuba go widział dzisiaj. Kuba, powiedz, czy to prawda, co mówi Gienek? Tak, że Gienek podzielił się dzisiaj ze mną taką informacją, pokazał mi immunitet i... No, to jest prawda. Czy ponieważ Gienek oficjalnie to powiedział wszystkim, czy zmienia to jakoś w tej chwili wasze plany? Jeżeli nasze plemię trzyma się razem, no to są trzy osoby, teoretycznie z przeciwnego plemienia. No więc według tej teorii niekoniecznie to on, na niego musiałby pójść dzisiaj te głosy. Ania, zaczynasz, weź skrzynię. Jesteś zbyt dużym zagrożeniem i musisz teraz odpaść. Wszyscy oddali głosy, pójdę je teraz przeliczyć. Mam już wyniki. Zanim je przeczytam, jeśli ktoś chciałby użyć ukrytego immunitetu, teraz jest na to pora. W takim razie przeczytam głos. Pierwszy głos. Gienek. Drugi głos, Wojtas. Jeden głos Gienek, jeden głos Wojtas. Kolejny głos, Kuba. Jeden głos Gienek, jeden głos Wojtas, jeden głos Kuba. Kolejny głos, Gienek. Dwa głosy Gienek, jeden głos Kuba, jeden głos Wojtas. Kolejny głos Gienek. Trzy głosy Gienek. Jeden głos Kuba. Jeden głos Wojtas. Dwa głosy zostały. Czwartą osobą wyeliminowaną z Survival Nida. Czwartym członkiem jury Gienek. Gienek, taka jest wola plemienia. Przetrwaliście pierwszą radę po połączeniu. Wracajcie do obozu. To jest najbardziej irytujące. Dziś zaskoczyło mnie odpowiedź większości, jakbym był największym pozerem wśród naszego plemienia. Było to niezbyt miłe. Była ogólnie przyjemna aż do momentu połączenia. Po połączeniu ogólnie było ciężko coś wywalczyć. Moim głównym błędem było wywalenie Krzyśka na drugiej radzie plemienia. Ale w sumie nie wiem, czy by to aż tak bardzo pomogło. Mogłem dzisiaj użyć ukrytego immunitetu, ale szkoda trochę go było marnować. Natalia sobie go użyje na następnej radzie. Czwórka z kawałek, jak wejdzie do F4, to będzie strasznie długo. Ogólnie nie będę wiedział wtedy na kogo głosować. Chyba na Edle. Dziękuję. Wojtas zajął wyraźnie. Chwila. No co do mojego wyboru.
No cóż, wybrałem pieniądze, chociaż w zasadzie nie są mi do niczego. No, dzisiejsze zadanie oczywiście wygrałem. No, to jest moja taktyka, żeby wygrać każde zadanie. Postali krew. Jeszcze jak to będzie zmontowane potem z tą muzyką. Taka biesiada. Graliśmy gdzieś w pokerach, kiedy z Giemkiem obaj odpadliśmy. Jako że Giemek myśli, że głosuje z nimi, głosujemy wszyscy na Kubę. Spotkaliśmy się we dwóch. Podszedł do mnie i powiedział: jak zrobisz to, co u Krzyśka, to cię zabije. Także chyba będę martwy.